Hej, z tej strony Lekret, witam was na moim kanale i zapraszam was na krótki wykład o tytoniu do rzucia i o snuzie. Na początek gwoli wyjaśnienia. To, co w Unii Europejskiej możemy kupić jako tytoń do rzucia, to tak naprawdę snus. Jest to sposób producentów na obejście przepisów unijnych zakazujących sprzedaży snusu. Tak, zacznijmy od podstawowych różnic. Czym się różni tytoń do rzucia i prawdziwy amerykański od snusu? Bardzo proste. Tytoń amerykański do rzucia jest w procesie przygotowywania najpierw podwędzany, a później fermentowany. Natomiast tytoń do rzucia, czyli snus szwedzki, ten, który kupujemy w Unii Europejskiej, jest pasteryzowany. Proces przygotowania polega na tym, że mieli się go, bądź też sieka, miesza z wodą, solą, żebym nie skłamał, węglanem sodu lub potasu i parę dni pasteryzuje się go w temperaturze poniżej 90 stopni, co ma działać w ten sposób, że uwalnia nikotynę, no i zmienia strukturalnie ten produkt tytoniowy, żeby był mniej niebezpieczny. Dobrze, istnieje szereg różnych produktów tytoniów do rzucia, snuzów, ale ogólnie można podzielić go na trzy typy. Oryginalny snus, tak zwany original snus, white snus, czyli biały snus, oraz produkty snuzopodobne, które też są białe. I to może tutaj troszkę nastąpić konfuzja, ale zaraz wam wszystko to wyjaśnię. Zacznijmy od różnic między snuzem oryginalnym, a tak zwanym białym snuzem tytoniowym. Różnica jest w technologii produkcji. Snus oryginalny w końcowym etapie produkcji jest dodatkowo nawilżany, kiedy snus biały nie. To nie znaczy, że te oba produkty są w końcowym produkcie mniej wilgotne. Ich wilgotność jest mniej więcej podobna. Jednakże dodatkowa porcja wilgoci w trakcie pasteryzacji pod koniec tego procesu sprawia, że tytoń w oryginalnym snuzie, czyli snus original, szybciej uwalnia smak oraz nikotynę, przez co można go używać przez 45 minut około. W tym czasie uwalnia on nikotynę i smak. Natomiast tak zwany biały snus, czyli snus, w którym na końcowym etapie nie dodało się tej dodatkowej porcji wilgoci, dodatkowej porcji wody, uwalnia swój aromat i nikotynę znacznie dłużej, przez co można go używać do 2 godzin. Istnieje jeszcze coś takiego jak biały snus suchy, white dry snus, który ma znacznie mniej wilgoci. Często jest on sprzedawany w krajach, w których akcyzę płaci się od wagi tytoniu wykorzystanego w produkcie, a nie od innych składników. I w tym przypadku ten snus ma nawet do 2,5 godziny czas oddawania nikotyny i smaku. No i mamy jeszcze tak zwany produkt snuzopodobny. W tym przypadku mówię o firmie Omni Snus. Oni produkują coś takiego, co składa się z włókien roślinnych i innych substancji dopuszczonych do sprzedaży spożywczych, np. cukier gronowy, nikotyna, aromaty, i to też zawiera odrobinę tytoniu, niedużą, i to też się nazywa snus, ale jest sprzedawane jako produkt tytoniopodobny. Dobrze, teraz spróbuję wam opowiedzieć, bo jest mnogość różnych stylów, opakowań. Generalnie zacznę od snusu oryginalnego. Snus oryginalny ma 3-4 postaci, możemy go kupić w 4 postaciach. W postaci luźnej, i tutaj mamy snus mielony, cięty i długocięty, oraz w postaci porcjowanej, gdzie mamy mini snus, normal,
i Maxi. Normal to jest porcja od 0,7 do 1 g tytoniu. Mini to jest połowa wielkości normal, a Maxi to dwa razy tyle, czyli do 2 g. I tutaj generalnie takie mamy opcje. Jeszcze w opcji w oryginalnym mamy coś takiego jak snus w opakowaniu perforowanym, gdzie otworki w opakowaniu pozwalają nam na szybsze uzyskanie aromatu. Jeżeli chodzi o biały snus, czyli ten snus, w którym technologicznie dodano wody w końcowym etapie produkcji, mamy jeszcze opcję poza tymi, które wymieniłem, czyli mini, normal i maxi. Jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa slim. Wtedy opakowanie jest długie i cienkie, łatwiej i ładniej układa się pod wargą, jest bardziej wygodne dla osób, którzy mają mniejsze paszcze, oraz jest super slim, gdzie on jest o połowę mniejszy niż ten slim. I też w wersji White Snus mamy opcję perforowaną i to jest ciekawy przypadek, dlatego że perforowanie w białym snuzie powoduje, że ten aromat wchłania nam się znacznie szybciej niż w zwykłym porcjowanym snuzie, ale dalej zachowujemy tą długodystansowość, czyli do 2 godzin uwalniania smaku i nikotyny, więc to jest taka hybryda pomiędzy tytoniem, snuzem oryginalnym a białym. Jeszcze w kategorii białego snuzu mamy coś takiego, co wymyślił IPOG i z czego ja teraz korzystam. Jest to snus z wybielanego tytoniu. On też jest w środku biały, tak jak te substytuty z Omni, z tym, że w środku to jest tytoń. Jest to tytoń posiekany i w procesie technologicznym pozbywa się w trakcie takiego płukania kolor, metale ciężkie oraz azotyny i azotany. I niestety w trakcie tego procesu traci on też troszkę naturalnego cukru, dlatego w końcowym efekcie, w końcowym etapie jest dodawany ksylitol jako słodzik, no i aromaty i nikotyna, żeby osiągnąć pożądane stężenie. Więc IPOK to jest snus tytoniowy, z tym, że wybielany. Dobrze, teraz kwestia tego, to co kupujemy, pisze się chewing tabak, kaw tabak, tytoń do żucia. Tak naprawdę, jak już powiedziałem, jest to tytoń praktycznie to samo, co mamy w snuzie. Jest to sposób obejścia producentów na obejścia zakazu sprzedaży snuzu, ponieważ nie wiadomo, dlaczego snus jest zakazany, a tytoń do żucia nie. Więc jest to po prostu tytoń do żucia przygotowany w technice szwedzkiej, czyli jest to tytoń siekany, ale jest pasteryzowany. No i jest porcjowany w porcje, te tak zwane torebki do żucia. Jest to nic innego, tylko właśnie snus porcjowany. Czasem producenci piszą, że należy delikatnie porzuć tę torebkę, żeby szybciej uwolnić smak. Tak naprawdę ci, którzy zajmują się snuzem, sprzedażą, używają i tak dalej, mają podejrzewanie, że to jest tylko po to napisane, żeby obejść te przepisy, żeby upewnić celników, którzy oceniają dany produkt, że to jest tytoń właśnie do żucia, a nie snus. I od cała filozofia, jeżeli chodzi o snus, wszystkie tajemnice, mam nadzieję, zostały tutaj wyjaśnione. Więc to nawet jak otworzymy ten IPOK i tam mamy biały proszek, to nie znaczy, że to nie jest snus i że to nie jest tytoń, to jest tytoń wybielany. To jest ta kontrowersja, którą chciałem wyjaśnić. Jedyny produkt snuzopodobny, gdzie nie ma tytoniu praktycznie, jest niewielka ilość, to jest właśnie Omni Snus, gdzie tam są po prostu włókna roślinne, żeby nadać konsystencję. Zresztą też różnica między tym substytutem snuzu, a oryginalnym snuzem tytoniowym jest taka, że czy otworzymy IPOK, czy otworzymy Original Snus, czy jakiś White Snus na przykład ze Skrufa, to w środku mamy podobną konsystencję. Jest to w przypadku właśnie IPOKa, czy w przypadku Skrufu, jest to tytoń siekany, niemielony i to jest jedyna różnica między tytoniem w snuzach oryginalnych, a w tych sprzedawanych jako kaw tabak, czyli tytoń do żucia.
Dobrze. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam wszelkie wątpliwości. Jak macie jeszcze pytania, zapraszam Was do komentowania. Dziękuję Wam za uwagę i proszę, porozrzucajcie ten filmik po swoich znajomych, po forach gdzieś tam, gdzie jesteście w jakichś grupach związanych z używaniem tytoniu do żucia. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.